Wtorek, 21 czerwca, godzina 10:30, jest znakomita pogoda, jak widać. Świeci słoneczko, niebieskie niebo, temperatura jest około 17 stopni i wzrośnie do 26-27 stopni. W nocy padał deszcz. Znowu zieleń tryska zielenią. Jest fantastyczne lato. Było wczoraj i przedwczoraj dosyć gorąco, bo 30 stopni, w niektórych miejscach było 32 stopnie, ale nie ma co narzekać. Na tym polega lato, chociaż dopiero jest jego początek. A co robią z nami? Co zrobi propaganda? Znowu jest sianie strachu, bo w Hiszpanii, we Włoszech, brak wody, temperatury przekraczają ponad 40 stopni. Były rzeczywiście takie dni, 2 czy 3, że te temperatury przekroczyły, ale tam zawsze, te 40 stopni, ale tam zawsze jest tak gorąco latem, że co, że to początek lato. Tak, no różnie bywa. Możliwe, że za 3 tygodnie będzie tam chłodniej niż tu. Taka jest kolej rzeczy. Ja we Francji byłem 20-30 lat temu, 30 może nie, ale 20 lat temu, 15 lat temu. Też były latem temperatury, które osiągały prawie 40 stopni. Ale to trwało tylko 1-2 dni. Potem były temperatury 30 stopni, 32. I 28, tak jak i tu. Co oni robią za panikę? Nie dość, że nas zdołowali z pandemią. Ludzie jednak nie umierali na ulicach. Wszystko jest pod kontrolą. I teraz robią panikę z pogodą znowu. Nie może być za ciepło latem. Ależ skąd? Nie może. Ciągle panikują, trzymają nas w strachu już od dłuższego czasu. Już nie chcę rozwijać tematu, bo co się dzieje z tą wojenką na Ukrainie. Też manipulują różnymi wiadomościami. To wszystko są niezaciekawe wiadomości. A niezaciekawe są dlatego, najbardziej nas dotykają, że zrobili z nas idiotów, którzy mają się bać i być posłusznymi. A chodzi im o strach i posłuszność u nas, żebyśmy nie wyszli na ulicę, ponieważ podwyżki są tak oszałamiające, że w tej chwili, nawet w tym dosyć bogatym kraju, będziemy musieli się zastanawiać, czy nas w ogóle będzie stać na życie. Ja wiem, co to znaczy życie. Od wypłaty do wypłaty, z komuny. Ale też sobie jakoś tam ludzie radzili. Ale teraz zacznie być i tutaj. Przy takich podwyżkach, szczególnie energii, przy takich podwyżkach i energia, a życie, a artykuły żywnościowe, te podstawowe, poszły już o 30-40% do góry. I to wszystko ma tendencję wzrostową. A pensyjki niestety nie, a emeryturki niestety nie. Dają nam jakieś tam uchłapy w postaci gutszajnów, które są jałmużną i oszukiwaniem ludzi, żeby właśnie nie wyszli na ulicę. Więc należy ich postraszyć wszystkim innym wirusem, przymusem szczepionek, no i teraz kataklizmem, że zaraz spłoniemy. To był mój, może to dosyć przydługi, ale się starałem streszczać, wykład. Ludzie, nie bójmy się, nie bójmy się, nie spłoniemy i walczmy o nasze prawa, bo to, co z nami robią te polityczne dupki, jest naprawdę karygodne. Pozdrawiam.